Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem przetestuję Volkswagena Passata B5, wersja przed modernizacją. Samochód pojawił się na rynku w 1996 roku. W 1997 do oferty dołączyła wersja kombi, bo na początku w 96 auto było oferowane tylko jako sedan. Liftbacka nie było nigdy w produkcji tej generacji akurat. I tak, w roku 2000 samochód przeszedł modernizację. Od tego czasu zmieniły się m.in. takie szczegóły jak zegary. W przedliftingowych wersjach macie zegary zielone, czyli powiedzmy mniej intensywne. Po liftingu macie zegary niebieskie. No według mnie w nocy bardziej to przeszkadza, chociaż niektórym pewnie nie będzie to przeszkadzało. No i oczywiście wersja poliftingowa ma inne reflektory, inne tylne lampy, przemodelowane zderzaki, no i kilka innych szczegółów zostało zmienionych. Auto było produkowane do roku 2005 i od tego czasu był produkowany model B6. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to podstawową jednostką jest silnik 1.6. Dysponuje mocą 100 koni, 102 koni. Nie jest to jakaś duża moc jak na takie auto. Troszeczkę brakuje, zwłaszcza w trasie. Do setki samochód z takim silnikiem rozpędza się w 12,6, 12,7, właśnie w zależności od mocy. Ten silnik dobrze się gazuje, także jeżeli chcecie jeździć, powiedzmy, bardzo oszczędnie, nie zwracacie uwagi na osiągi, jest to jakaś opcja, aczkolwiek według mnie troszeczkę jednak za słaby jest ten silnik. Jest to też ciekawa alternatywa dla diesli, które są często zajechane, więc jeżeli chcecie jeździć, tak jak mówię, naprawdę oszczędnie, nie chcecie kupić zajechanego diesla, to lepiej kupić 1.6, zagazować i macie wtedy super oszczędny samochód, ale oczywiście też ze słabą dynamiką. Jakąś alternatywą dla 1.6 jest powiedzmy silnik 1.8 o mocy 125 koni, także już całkiem przyzwoita moc jak na ten samochód. Do setki rozpędza się w około 11 sekund. Powiedzmy, nie są to jakieś rewelacyjne osiągi, ale już auto nawet w trasie sobie całkiem przyzwoicie radzi. Też można go zagazować, także jeżeli chcecie auto bez turbo, solidne, z solidnym silnikiem, to warto rozważyć taką propozycję. Dostępny jest jeszcze silnik dwulitrowy, może mieć on moc 115, 120, 130 koni, osiągi to tam od 10 sekund do 11,2 sekundy, w zależności oczywiście od mocy. No i tak, ktoś się zapyta, czy lepiej wziąć 1.8, czy lepiej wziąć, powiedzmy, ten silnik dwulitrowy. I to będzie zależało już tylko od tego, w jakim stanie jest konkretny egzemplarz. Jeżeli oglądaliście kilka samochodów i zauważyliście, że na przykład, nie wiem, samochody z silnikiem 1.8, które obejrzeliście, są słabe, ale ten z dwulitrówką jest w dobrym stanie, no to bierzcie ten, który jest w ogólnie lepszym stanie samochód, a nie skupiajcie się na tym, że na przykład ten ma 5 koni więcej, ten ma 5 koni mniej, bo to nie jest tego warte. Ciekawą jednostką jest również jednostka 1.8 turbo, jednostka pancerna, trwała, zresztą tak samo jak jednostki mniejsze, które również nie sprawiają poważnych problemów. Aczkolwiek w tym silniku z czasem musicie spodziewać się tego, że będzie podwyższona konsumpcja oleju związana ze zużyciem pierścieni tłokowych, zwłaszcza w autach z większym przebiegiem. No i oczywiście turbosprzężarka może paść, ale poza tym z tą jednostką nie powinno być większych problemów. No i jeszcze powiedzmy cewki zapłonowe, ale to w większości silników benzynowych wiekowych te cewki trzeba będzie wymienić, nawet w nowszych je trzeba wymieniać, więc tym nie należy się przejmować. Co ciekawe, pomimo tego, że w wersji 1.8 turbo zawsze było 150 koni w Passacie B5, to najmłodsze egzemplarze przyspieszają do setki w 9,2 sekundy, a najstarsze robią to w 8,7 sekundy. A i przy okazji wymiany paska rozrządu, wymieńcie też łańcuch spinający wałki rozrządu. Ciekawą opcją jest też zakup auta z silnikiem 2.8 o mocy 193 koni mechanicznych. Samochód z takim silnikiem rozpędza się do 100 na godzinę w 7,6 sekundy, czyli już całkiem nieźle. No ale musicie pamiętać o tym, że w tym silniku dość wrażliwa jest pompa oleju, więc warto przy okazji kontroli auta przed zakupem sprawdzić pompę oleju, w jakim ona jest stanie. No i przy okazji wymiany paska rozrządu pamiętajcie o tym, żeby wymienić też dwa łańcuchy spinające, cztery wałki rozrządu. Znaczy po jednej stronie silnika spinające dwa wałki i po drugiej stronie silnika spinające dwa kolejne wałki. Odradzam z kolei silnik 2.3 VR5 albo V5 w zależności od rocznika. Tam było 150-170 koni. Lepiej wziąć to 2.8 lub powiedzmy 1.8 turbo. 2.3 lubi się przegrzewać, niezbyt dobrze radzi sobie z gazem, więc no lepiej w to się nie pakować. Według mnie oczywiście.
prawdziwą wisienką na torcie w tym samochodzie jest tak naprawdę silnik W8, 4-litrowy. Do setki rozpędza się w 6,5 sekundy. Niestety trzeba, kupując takie auto, być przygotowanym na to, że na przykład mogą przygrzewać się głowice, co zwykle spowodowane jest tym, że są po prostu już uszkodzone katalizatory, trzeba je wymienić. Możecie mieć też problem z automatyczną skrzynią biegów. Wiadomo, duży moment obrotowy, to wszystko jest przenoszone, więc są pewne obciążenia. Auto ma już swoje lata. No i z kolei w skrzyni manualnej trzeba spodziewać się wymiany dwumasowego koła zamachowego wraz ze sprzęgłem i trzeba na te czynności serwisowe koniecznie mieć pieniądze przy zakupie wersji W8, no bo później po prostu Wam się to zepsuje, nie będziecie mieli za co kupić, no i samochód będzie stał zamiast jechać. I jeszcze co do spalania na przykład tej wersji, no to musicie liczyć spokojnie te 20 litrów w mieście zużyje. No i niezależnie od tego, który silnik wybierzecie benzynowy, no to trzeba się spodziewać oczywiście, że będzie prawdopodobnie trzeba wymienić jedną z cewek. Może tak być, może tak nie być, ale trzeba jakiś zapas na pewno pieniędzy na ten samochód mieć. Ci z Was, którzy wybiorą silnik wysokoprężny, mają do wyboru oczywiście jednostkę 1.9 TDI. Starsza wersja ma 90 koni lub 110 koni. Jest oczywiście uzbrojona w pompę rotacyjną. W tym przypadku nie ma co liczyć na jakieś, powiedzmy, super osiągi. Auto do 100 na godzinę rozpędza się w zależności od mocy od 12,4 do około 14 sekund. No i oczywiście wraz z wiekiem pada pompa rotacyjna, pada turbosprężarka, także zwróćcie uwagę na te elementy. No i oczywiście trzeba spodziewać się dużego przebiegu, bo są to auta z początku produkcji, najstarsze. To, że są najtrwalsze, nie oznacza, że będą najmniej się psuły, dlatego że są już po prostu, mają już pewien wiek, no i trzeba spodziewać się jakichś wydatków. Dostępne są też silniki 1.9 z pompowtryskiwaczami, czyli nowsze konstrukcje już. Ten silnik 1.9 z pompowtryskiwaczami dostępny jest w wersji 100-konnej, w wersji 115-konnej i 130-konnej. Tu również mogą się psuć, ale tym razem pompowtryskiwacze. Wiadomo, że im większa moc, tym niestety ryzyko uszkodzenia pompowtryskiwaczy większe, ale podobnie jak w przypadku silnika 1.9 z pompą rotacyjną, tak i w przypadku silnika 1.9 z pompowtryskiwaczami, jest to trwała konstrukcja, śmiało można ją polecić, no ale tak jak mówię, ta wersja 130-konna, trzeba pamiętać o tym, że mogą te pompowtryskiwacze najszybciej paść. Tutaj również zdarzają się problemy z turbosprężarką, tak jak w przypadku silników z pompą rotacyjną. Osiągi to w zależności od mocy od około 10 sekund do 12,4 sekundy do setki. Dostępny jest jeszcze silnik dwulitrowy o mocy 136 koni, 2.0 TDI z pompowtryskiwaczami. Niestety, tu również psują się pompowtryskiwacze, ale częściej niż w silniku 1.9. No i zdarzają się też przypadki pękania głowicy. Dość dużo problemów przysparzał również filtr cząstek stałych w tej jednostce, ale w wielu egzemplarzach został już wycięty. Do setki auto z takim silnikiem rozpędza się w 9,8 sekundy, także w porównaniu do silnika 130-konnego jest to niewielka różnica, lepiej jeżeli macie zapędy do, powiedzmy, mocniejszych wersji, no to weźcie tą wersję 1.9 z pompowtryskiwaczami 130-konną zamiast 2-litrowej 136-konnej. Dostępny jest jeszcze silnik V6 wysokoprężny o pojemności 2,5 litra TDI. Nie mylić z silnikiem starym Volkswagena rzędowym, pięciocylindrowym, który był super trwały. W tym silniku niestety spotykane są przypadki wycierania się krzywek na wałkach rozrządu, a wałków rozrządu jest aż 4. Więc w przypadku konieczności wymiany tych wałków nie będzie to tania impreza. Do tego spotykane są też przypadki awarii pompy wtryskowej. Ten silnik dostępny jest w trzech wersjach, czyli o mocy 150 koni, 163 koni i 180 koni. Ta wersja najmocniejsza ma najmniej problemów z wałkami, ale niestety ma problem z pompowtryskiwaczami. Jeżeli chodzi o typowe usterki w tym aucie, no to tak, przede wszystkim musicie sprawdzić sobie wahacze, bo pamiętajcie o tym, że wahaczy w przedniej, na przedniej osi jest aż 8, po 4 na jedną stronę. No i jeżeli okaże się, że każdy wahacz trzeba wymienić, no to też nie będzie to tania impreza. Warto też obejrzeć błotniki, dolne ranty drzwi, czy tam nie pojawia się już korozja, maskę, wiadomo, odpryski od kamieni. Warto obejrzeć też silnik, napęd,
maglownicę pod kątem wycieków. Tam już z czasem pojawiały się wycieki, więc warto na to zwrócić uwagę. Radzę sprawdzić też ogrzewanie, klimatyzację. Nie zawsze to działa tak jak trzeba. Dość często spotykane są problemy ze sterownikiem ABS. Powszechną przypadłością tego modelu jest blokowanie się hamulca ręcznego. Zdarzają się też przypadki takie, że utleniają się kable, przez co we wnętrzu występuje problem z oświetleniem. To warto sprawdzić wszystkie źródła światła przy okazji. W niektórych egzemplarzach lubią łamać się klamki drzwi, czasami szwankuje też mechanizm otwierania schowka od strony pasażera. No i klasyka w tym modelu, czyli niedrożne odpływy, przez co do środka dostaje się woda. Woda może dostawać się też do komputera komfortu, przez co na przykład nie działają elektrycznie otwierane szyby, centralny zamek czy inne elementy wyposażenia. Ale w przypadku właśnie centralnego zamka, elektrycznie otwieranych szyb czy elektrycznie regulowanych lusterek nie zawsze wina musi leżeć po stronie komputera komfortu. Czasami po prostu jest to kwestia jakichś mechanizmów, więc jeżeli zanim zbierzecie się do wymiany konkretnej rzeczy, na przykład komputera komfortu, to najpierw trzeba dokładnie jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to wina konkretnych mechanizmów. W tym odcinku to już wszystko i widzimy się już wkrótce. Cześć! A za udostępnienie auta do testu dziękuję firmie Auto Renault.